Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku ofensywa top, defensywa dramat, remis na początek eliminacji, Cristiano Ronaldo pozostanie w Juventusie pod pewnymi warunkami, czy dojdzie do wielkiego powrotu Suareza na Anfield Road, kimś zdradził, kto jest jego idolem, Diego Costa dogadany z nowym klubem, mecze Mistrzostw Europy w Rosji z kibicami na trybunach, Zinedine Zidane zastąpi Andreę Pirlo? Ponad 7000 kciuków w górę pod wczorajszym filmem, nie mam pytań, co tu się dzieje widzowie? Takim tempem to chyba zaraz będziecie zostawiali po 10 koła. A jeżeli ty chcesz dołączyć do naszej mocnej społeczności, ponieważ wspierasz moją pracę, no to subskrybuj kanał na dole i zostaw łapę w górę. Dajcie znać na dole w komentarzach, który zawodnik ze wczorajszego meczu Węgry-Polska najbardziej przypadł wam do gustu swoją grą. I informacja dla pełnoletnich widzów kanału, jeżeli jesteście zainteresowani ofertą, jaką przygotował wam LVBet, sponsor kanału, no to link macie w podpiętym komentarzu na dole. A teraz lecimy z newsami, miłego oglądania. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Trzeba przyznać, że kibice reprezentacji Polski już dawno tak nie czekali na mecz kadry. Nowy selekcjoner miał odmienić styl biało-czerwonych. No a jak mu to wyszło? Na długo przed pierwszym gwizdkiem polscy dziennikarze w swoich przeciekach sugerowali, że Paulo Sousa zaskoczy składem. Tak też się stało. Przede wszystkim zagraliśmy nowym ustawieniem z trójką obrońców i dwoma wahadłowymi. Kolejną sporą niespodzianką był brak Kamila Glika w podstawowym składzie. Jego miejsce zajął debiutant Michał Helik. Piłkarz Benevento był z pewnością zdziwiony taką decyzją. Taka mogła być jego reakcja. Niestety pierwsza połowa stała pod znakiem braku celnych strzałów. Natomiast Węgrzy mieli powody do zadowolenia po jednobramkowym prowadzeniu. Swoją drogą ta stracona bramka na 0-1 bardzo przypomina tą straconą przeciwko Senegalowi na Mistrzostwach Świata w Rosji. W drugiej połowie piłkarze wrzucili nas na prawdziwy roller coaster. Gdy Węgrzy strzelili bramkę na 0-2, gdzieś w truskolasach wybuchła salwa śmiechu. To z pewnością był Jerzy Brzęczek. Sousa nie postanowił czekać. Wprowadził trzech nowych piłkarzy, przechodząc na ustawienie 3-4-3. Jak się okazało później, Sousa miał nosa do zmian. Najpierw strzelił Piątek, potem Jóźwiak. Dwie bramki w bardzo krótkim odstępie czasu pozwoliły nam wrócić do gry. Po tym gra się uspokoiła. Niestety nie uspokoił się Arkadiusz Reza, który kompletnie odpuścił krycie Orbana. Ten z najbliższej odległości pokonał Szczęsnego. Długo nie przegrywaliśmy. Sprawę w swoje ręce wziął Lewandowski, który wyrównał stan rywalizacji. Do końca spotkania nic się nie zmieniło. Remis 3-3. Ofensywa? Top. Defensywa? Dramat. Wejście Kamila Jóźwiaka było punktem zwrotnym tego spotkania. Gdyby nie pomocnik Derby County, to praktycznie nie mielibyśmy dzisiaj o czym rozmawiać i z pewnością nie mielibyśmy wywalczonego punktu. Generalnie jako reprezentacja popełniliśmy bardzo dużo błędów, dlatego nawet punkt wywalczony na wyjeździe jest cenny. Niestety w meczu z mocniejszym rywalem byłaby dziś tragedia. Całe szczęście po drugiej stronie stali wczoraj Węgrzy, a nie Anglicy. Defensywa na Wembley musi być zdecydowanie lepsza. Kartka z kalendarza. 26 marca 1982 roku w San Sebastian urodził się Mikel Arteta. Obecnie szkoleniowiec angielskiego Arsenalu, a w przeszłości m.in. piłkarz kanonierów. Tego samego dnia 1989 roku w duńskim Horsens na świat przyszedł Simon Kjær, reprezentant Danii oraz zawodnik włoskiego klubu AC Milan. Cristiano Ronaldo ma ważną umowę z Juventusem do czerwca 2022 roku. Nie wiadomo jednak, czy Portugalczyk wypełni swój kontrakt do końca. Według włoskich mediów piłkarz chce spełnienia dwóch warunków, aby móc myśleć o wspólnej przyszłości. Tymi warunkami są dwaj piłkarze, których chce mieć w drużynie CR7. Nie chodzi o konkretne nazwiska, a bardziej o typ. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport uważają, że Ronaldo chce grać w jednej drużynie z piłkarzem podobnym do Karima Benzemy. Portugalczyk z Francuzem bardzo dobrze współpracowali w drużynie królewskich. Drugim typem piłkarza miałby być kreatywny pomocnik, który byłby odpowiedzialny za napędzanie i tworzenie podbramkowych sytuacji. Z pewnością sam Juventus ma na uwadze to, że bez poważnych wzmocnień nie mają czego szukać w przyszłym sezonie nie tylko w Europie, ale również we Włoszech. Luis Suarez obecnie zalicza bardzo dobry sezon w Atletico Madryt. Urugwajczyk jest jednym z najlepszych strzelców drużyny, która zmierza po Mistrzostwo Hiszpanii. Wciąż jednak nie wiadomo, czy napastnik pozostanie w stolicy Hiszpanii na kolejny sezon. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Jak się okazuje, nie brakuje chętnych na zakontraktowanie Suareza. Według informacji portalu Fichajes.net ściągnięciem Urugwajczyka jest zainteresowany Liverpool. Oznaczałoby to wielki powrót piłkarza na Anfield Road po latach nieobecności. Grał on tam w latach 2011-2014. Rozegrał 133 spotkania, strzelając w nich 82 gole i notując 47 asyst. Kiedy byłby możliwy powrót Suareza? Prawdopodobieństwo transferu wzrośnie, jeżeli z drużyną de Reds pożegna się Mohamed Salah, który jest na celowniku kilku klubów ze światowego topu. Jest to jednak tylko dziennikarska plotka, która mimo wszystko może mieć w sobie ziarenko prawdy. Joshua Kimmich obok Roberta Lewandowskiego jest jednym z najważniejszych piłkarzy dzisiejszego Bayernu Monachium. Z pewnością nikt nie wyobraża sobie tej drużyny bez tego piłkarza. Niemiec jest niezwykle uniwersalny i potrafi grać na kilku pozycjach. Najczęściej można go zobaczyć na prawej obronie lub w środku pola. To właśnie na tej drugiej pozycji ma swojego idola Xaviego. Nigdy nie był najlepszy, ale miał oko do gry, podania, technikę. Zawsze starał się stawiać innych w centrum uwagi. Spotkałem go na obozie treningowym w Doha. To był naprawdę fajny moment. Kto wie, być może kiedyś panowie będą mieli okazję współpracować w jednym klubie. Diego Costa od dłuższego czasu jest na bezrobociu. Nie może znaleźć sobie nowego klubu po odejściu z Atletico Madryt. Dużo wskazuje na to, że w przeciągu kilku dni lub tygodni sytuacja tam może się zmienić. Według doniesień Mundo Deportivo Hiszpan jest wstępnie dogadany z portugalską Benficą. Ma związać się na 2 lata, w trakcie których na jego konto ma powędrować około 6 milionów euro. Jednak zanim Costa podpisze kontrakt z Benficą, musi zostać spełniony jeden warunek. Napastnik chce mieć pewność, że z nowym klubem zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Obecna sytuacja wcale nie daje tej gwarancji. Obecnie klub Jorge Jesusa zajmuje 3. miejsce uprawniające do gry w eliminacjach do Champions League. Za ich plecami czai się Braga, która traci tylko punkt do Benfiki. Czas pokaże, czy Diego Costa w końcu zwiąże się z jakimś klubem i porzuci bezrobocie. Obecnie emocjonujemy się meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w Katarze. Zanim jednak do tego dojdzie, za kilka miesięcy będziemy pasjonować się Mistrzostwami Europy rozgrywanymi na starym kontynencie. Jak się okazuje, na niektóre stadiony zostaną wpuszczeni kibice. Tak ma być w rosyjskim Sankt Petersburgu, gdzie tamtejszy stadion będzie mógł być wypełniony w maksimum 50%. To oznacza, że wpuszczonych zostanie około 30 tysięcy osób. Więcej szczegółów zdradził Aleksiej Sorokin, szef komitetu organizacyjnego. Patrzymy na euro z optymizmem i chcemy, by restrykcje związane z pandemią koronawirusa były minimalne. Mamy już porozumienie z rządem, że będziemy mogli wpuścić fanów na trybuny. Pracujemy teraz też nad tym, by mogli nas odwiedzić zagraniczni kibice i na razie ten pomysł nie został odrzucony przez władze. W Sankt Petersburgu zostaną rozegrane 3 mecze fazy grupowej oraz 1 ćwierćfinał. Posada Andrei Pirlo jest mocno zagrożona, to wiadomo nie od dziś. Kompromitująca porażka z FC Porto w Lidze Mistrzów czy praktycznie przekreślone szanse na Scudetto mocno obniżają jego szanse na pozostanie. Jak donoszą włoskie media, włodarze Starej Damy zastanawiają się nad zakontraktowaniem Zinedina Zidana. Francuzowi umowa z królewskimi kończy się w czerwcu przyszłego roku. Dlatego też odebranie Realowi tego szkoleniowca nie musi być bardzo trudne. Sam Zidane, były piłkarz Juventusu, z pewnością z chęcią spróbowałby swoich sił w Turynie. Andrea Pirlo musi czuć się zagrożony. Końcówka sezonu w wykonaniu Starej Damy musi być idealna, aby Włoch pozostał na stanowisku na kolejny sezon. Dzięki za uwagę, widzimy się prawdopodobnie w niedzielę o 6. Do zobaczenia! Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.